Kryptografia klucza publicznego. Kryptografia asymetryczna to rodzaj kryptografii, w którym jeden z użytkowanych kluczy jest udostępniony publicznie. Każdy użytkownik może użyć tego klucza do zaszyfrowania wiadomości, ale tylko posiadacz drugiego poufnego klucza może odszyfrować taką wiadomość. Kryptografia asymetryczna opiera się na funkcjach jednokierunkowych, takich, które da się łatwo wyliczyć w jedną stronę, ale bardzo trudno w drugą. Klucz publiczny używany jest do zaszyfrowania informacji, klucz prywatny do jej odczytu. Ponieważ klucz prywatny jest w wyłącznym posiadaniu adresata informacji, tylko on może ją odczytać. Natomiast klucz publiczny jest udostępniony każdemu, kto zechce zaszyfrować wiadomość. Ponieważ kryptografia asymetryczna jest o wiele wolniejsza od symetrycznej, prawie nigdy nie szyfruje się wiadomości za pomocą kryptosystemów asymetrycznych. Zamiast tego szyfruje się jedynie klucz jakiegoś szyfru symetrycznego, takiego jak na przykład AES. Takie protokoły łączące elementy kryptografii symetrycznej i asymetrycznej nazywa się hybrydowymi. This could be us. So back to what I was saying.